Bezsenna noc. Kochani, wracamy do pracy 1 września. Uzyskaliśmy wszystko, co w obecnej sytuacji można uzyskać. Dogadaliśmy się jak Polak z Polakiem. Ogłaszam strajk za zakończony. Te słowa słyszała cała Polska. Wracamy do domu. Jeszcze bardziej cieszę się z tego, że wracam do pracy w stoczni. Dyscyplinarne zwolnienie zostało anulowane. Na W2 czeka na mnie moja suwnica. Stocznia pustoszeje. Wałęsa już odjechał samochodem księdza Jankowskiego. Razem z Alinką Pieńkowską rozglądamy się. Jak to kobiety? Czy zostawiliśmy po sobie porządek? Jeszcze tylko uprzątnąć te koce, materace, ryzy papieru. Zajmuje to trochę czasu. Idziemy do dyrektora. Natychmiast wóz do dyspozycji pani Walentynowicz. Na jak długo? Na tak długo, jak będzie potrzebne, zarządza dyrektor Gniech. Po 18 dniach pobytu w stoczni wracam tak, jak wyjechałam, samochodem dyrektora. W domu nie mogę zasnąć. Jeszcze parę godzin spędzam z przyjaciółmi, a potem już sama ze swoimi myślami. Co za ulga. Już nie trzeba się bać. Ani zbrojnego ataku ze strony lądu czy morza, ani desantu z gazem obezwładniającym, ani esbeków na ulicy. Nie trzeba targować się z rządem, ani pilnować tej góry pieniędzy, która płynęła do stoczni szerokim strumieniem. Z tymi pieniędzmi miałam naprawdę kłopot. Od pierwszych dni strajku łącznicy spod bramy przynosili do komitetu strajkowego różne kwoty. Były skromne datki od najbiedniejszych i spore sumy od tych, którzy mogli sobie na to pozwolić. Z pieniędzmi przeznaczonymi na potrzeby strajkujących przybywali do nas przedstawiciele popierających nas zakładów pracy. Składaliśmy je na ladzie w szatni przy sali BHP do czasu, kiedy okazało się, że to, co jedni dają w odruchu serca, inni pełnymi garściami zgarniają do kieszeni. Zaczęłam uważnie przyglądać się wydatkom. Nie sprzeciwiałam się, kiedy kopertę z 12 000 złotych, trzykrotną pensją robotnika, przekazano Wałęsie. Takie było życzenie ofiarodawcy, ale kiedy już następnego dnia Lech zwrócił się o zapomogę dla swojej rodziny, bo żona już wszystko wydała, nie dałam ani grosza. I to nie dlatego, że o pieniądze prosił Lech Wałęsa. Od każdego, kto pobierał jakąś zaliczkę, oczekiwałam wyjaśnienia, na co i ile zamierza wydać. Zbierałam paragony, pokwitowania, oświadczenia, zapisywałam wydatki w zeszycie. Lech nie był z tego zadowolony. Sypie się na nas deszcz pieniędzy, a ktoś zabrania mu dowolnie nimi dysponować. Myślę, że już wtedy zaczęła go drażnić moja dociekliwość. Nie chciałam pozwolić, żeby pieniądze ofiarowane dla poparcia wielkiej sprawy roztrwoniła bez skrupułów grupa cwaniaczków. Aby uchronić ludzi przed pokusą, pakowałam pieniądze bez przeliczania do dużej płóciennej torby i przekazywałam je na przechowanie księdzu Jankowskiemu. Na plebanii banknoty z wypełnionej torby wysypywano 2, 3 razy do wielkiej walizy. W połowie września związek miał już swoje konto. Przeliczaliśmy pieniądze zdeponowane u księdza Jankowskiego, kiedy przyszedł Wałęsa z prośbą o pożyczkę w wysokości 100 000 złotych na 3 dni. Mówił, że ma dolary, ciekawe skąd. Ale nie chciałby ich w pośpiechu sprzedawać. Za zgodą księgowej Ludwiki Manowskiej dostał pożyczkę. Czy zamierzał kiedykolwiek się z niej rozliczyć? Czy dlatego, że byłam świadkiem jego zachłanności na pieniądze, czy z powodu zazdrości o ludzką sympatię i popularność, czy też, co najbardziej prawdopodobne, dlatego, że miałam zwyczaj głośno mówić, co myślę i to prosto w oczy, a nie za plecami, Wałęsa zaczął dążyć do usunięcia mnie ze swego otoczenia. Po raz pierwszy odczułam to jeszcze przed zakończeniem strajku. Od Romualda Kukłowicza, wysłannika księdza prymasa, usłyszałam: Pani Aniu, proszę się przygotować. Po podpisaniu porozumienia pojedzie pani do księdza prymasa Wyszyńskiego, żeby uzgodnić szczegóły wyjazdu do Rzymu, do Ojca Świętego. Zdziwiłam się, ale nacieszyć się nie zdążyłam. Lech pogroził mi palcem. Tam pani nie pojedzie, mówił do mnie pani. Ja do wszystkich młodszych stoczniowców zwracam się po imieniu, bo tam jest polityka, a tam, gdzie polityka, jest moje miejsce. Zrezygnowałam. Lech realizował swoją zasadę, że miejsce kobiety jest przy garnkach i kwiatach. Jego żona była kwiaciarką, więc dla mnie rezerwował chyba to pierwsze. Potem używał innych argumentów. Na rejestrację statutu Solidarności w warszawskim sądzie wojewódzkim pojadę ja i Andrzej Gwiazda. Pani powinna zostać w Gdańsku. Zostałam. Do Warszawy pojechało kilka wypełnionych ludźmi autobusów. Zarezerwowano nawet specjalny pociąg. Tylko dla mnie zabrakło miejsca. Moją nieobecność ze zdziwieniem przyjmowali robotnicy z warszawskich zakładów pracy. Do Stanów Zjednoczonych Ameryki po odbiór nagrody przyznanej Związkowi Solidarność też nie pojechałam. Wybrana przez stoczniowców, zatwierdzona przez plenum związku, z paszportem i wizą w kieszeni, przyjęta i prawie gotowa do wyjazdu na wiecu w Koninie usłyszałam: To nieprawda, ja się nie zgadzam, pierwszy garnitur musi być w Polsce, Walentynowicz nie pojedzie. Tak odpowiedział Wałęsa na pytanie jednego z górników o mój wyjazd. Widzicie teraz państwo, jaka jest szalona różnica między damskim kostiumem a męskim garniturem. Ale to bardzo dobrze, bo inaczej nie byłoby wiadomo, kto jest kto, żartowałam.
Nie zamierzałam dopuścić do publicznej dyskusji na ten temat. Po powrocie do Gdańska podczas spotkania prezydium MKZ dałam się przekonać Borusewiczowi i zrezygnowałam z wyjazdu. Nie wiedziałam, dlaczego to na mnie wymuszono, ale wierzyłam, że są jakieś ważne powody. Wałęsa był bardzo uradowany i nigdy już nie chciał rozmawiać na ten temat. Nie dowiedziałam się więc, kto wtedy pojechał i na jakie konto przekazano te 30 000 dolarów. Ale do Rzymu pojechałam. Wałęsa zdawał sobie sprawę z tego, czym jest dla mnie możliwość spotkania z Ojcem Świętym. Wiedział, że tym razem nie ustąpię i nie próbował żadnych sztuczek. Jak ja przeżywałam ten wyjazd? Byłam szczęśliwa. Od biskupa sufragana Kazimierza Kluca wiedziałam, że w czasie strajku papież był informowany na bieżąco o tym, co dzieje się w jego kraju. Wtedy w sierpniu ta świadomość dodawała nam odwagi. Nie może się nam stać nic złego, skoro Ojciec Święty modli się w naszej intencji. W Rzymie zarówno na spotkaniach z włoskimi związkowcami, jak i podczas zwiedzania zabytków Wałęsa starał się być zawsze na czele. Wianuszkiem otaczała go wierna świta, Mazowiecki, Modzelewski, grupa księży i Danusia oczywiście. Ja byłam zawsze na szarym końcu, niepokaźna, onieśmielona, suwnicowa w towarzystwie takich znakomitości. Po mszy świętej w Watykanie podczas śniadania u Ojca Świętego też usiadłam na samym końcu stołu, ale ksiądz prałat Stanisław Dziwisz skierował mnie na miejsce u boku papieża. Na audiencję do papieża weszłam przed Wałęsą. Nie wypadało mu wyprzedzać gospodarza Watykanu, który wziął mnie za rękę i wprowadził do biblioteki. Tam na stoliku leżały przeznaczone dla nas książki. Ktoś spytał, czy można wziąć dwie. Można, jeśli wystarczy dla wszystkich. Papież żartobliwie pogroził palcem. Wzięłam drugą książkę. Pamiętałam rozpromienione oczy jednej z moich podopiecznych, kiedy mówiłam jej, że jadę do Rzymu, zobaczę Ojca Świętego. Wyobraziłam sobie, jaką radością dla tej sparaliżowanej od 30 lat kobiety byłaby dedykacja od samego papieża. Spojrzałam w stronę okna. Stał tam pobłażliwie uśmiechnięty i spoglądał na nas, jak kochający ojciec na niesforne dzieci. Nabrałam odwagi. Jednego z towarzyszących nam biskupów, księdza Stefana Wesołego, spytałam, czy wypada zwrócić się do papieża z taką prośbą. Ależ oczywiście, jak najbardziej wypada i to teraz, kiedy nie jest jeszcze zajęty. Podeszłam do papieża. Ale ja nie mam czym pisać, zmartwił się Ojciec Święty. Podano mu długopis. Podszedł do stolika, pochylił się nad książką. Nagle słyszę wrzask Wałęsy. Jak pani śmie wykorzystywać Ojca Świętego? Pani jest bezczelna. Ja mam pierwszeństwo, mam dzieci, a tak się nie zachowuje. Panie Wałęsa, załatwicie te sprawy później, dobrze? Spokojnie odpowiedział papież i zwrócił się do mnie. Przepraszam, jakie imię mam tu wpisać, bo zapomniałem. Z trudem powstrzymywałam łzy. Czułam się straszliwie upokorzona. Jaki wstyd, jaka kompromitacja. Oficjalna delegacja polskich związków w Watykanie i awantura w obecności tego dobrego, kochającego wszystkich ojca. Wtedy pomyślałam sobie, nigdy więcej z Wałęsą i nigdzie. Spotkanie z Ojcem Świętym powinnam zachować w pamięci jako najpiękniejsze wydarzenie w moim życiu. Wspominam i znów wraca ten koszmar. Bezradność w obliczu agresji i nienawiści. Nigdy mu tego nie zapomnę. Dlaczego tak się zachował? Czy komukolwiek innemu zrobiłby awanturę w obecności papieża? Jak bardzo musiała mu już zawadzać moja obecność? Może moje istnienie, skoro nawet po mszy świętej w Watykanie nie mógł powstrzymać wybuchu złości? Nie było to jedyne upokorzenie w czasie tego wyjazdu. W drodze powrotnej skrzyczał mnie ksiądz Stanisław Dułak tylko za to, że ośmieliłam się popatrzeć mu przez ramię na podarowane nam zdjęcia z prywatnych apartamentów Ojca Świętego. Wydawało mi się, że jestem pełnoprawnym członkiem pielgrzymki i że nie muszę rezygnować z najcenniejszej dla mnie pamiątki, fotografii z audiencji u papieża, ale reszta delegacji chyba uznała, że nie warto już zwracać uwagi na osobę, której nie lubi Wałęsa. Dotarły do mnie w końcu jakieś 2 zdjęcia. Resztę rozdzieliła między siebie świta Lecha. Nie poprawił mi się nastrój po powrocie do kraju. Prosto z lotniska w Warszawie mieliśmy się udać do księdza prymasa. Obydwie, ja i Bożena Rybicka, dojechałyśmy spóźnione o 30 minut, bo tyle czasu zajęło nam załatwianie formalności związanych z odprawą celną maszyn do pisania i kserokopiarek, daru papieża dla związku. O, znalazła się nasza zguba. Możemy siadać do stołu. Powitał mnie z uśmiechem ksiądz prymas Wyszyński. Na minę Wałęsy wolałam wtedy nie patrzeć. Czasem próbuję sobie wyobrazić, jak dojrzewała w nim decyzja, by za wszelką cenę usunąć w dzień tę Walentynowicz, która nie zrozumiała, że jedynym słońcem w związku jest on sam. Reszta to już tylko dworski orszak, ale jeśli ta kobieta nie zniknie z pierwszego szeregu, zawsze będzie narażony na takie afronty, jak u księdza prymasa.
prosto z Warszawy pojechał do Ustrzyk spotkać się ze strajkującymi. Nie polecił wracać do Gdańska. Nie protestowałam. Starałam się być zdyscyplinowanym członkiem prezydium MKZ. Zdyscyplinowanym, to znaczy takim, który wie, czego się od niego oczekuje i stara się nienagannie wypełniać swoje obowiązki. Tylko jedno słońce. Członkiem prezydium Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ Solidarność nie zostałam z łaski Wałęsy. Po zakończeniu strajku wydawało mi się oczywiste, że wracam do stoczni, do pracy. Porozumienie z rządem zostało podpisane. Jest grupa działaczy, która będzie czuwać nad jego realizacją. W zakładach pracy powstaną nowe związki zawodowe, które będą bronić interesów pracownika, a nie pracodawcy. Ja już mogę spokojnie obsługiwać swoją suwnicę. Życzeniem robotników byłobym znalazła się w komisji zakładowej stoczni i w prezydium MKZ. Ufali mi, uważali, że mogą mi powierzyć rolę swojego reprezentanta w najwyższych władzach Solidarności. W sierpniu ryzykowali, strajkując w mojej obronie, ale nie tylko ja byłam ich dłużniczką. Dzięki nim, dzięki ich postawie, narodził się nowy, niezależny związek zawodowy i mieli prawo oczekiwać, że związkowe władze będą się liczyć z ich zdaniem. Powtarzane ciągle przez Wałęsę słowo demokracja rokowało taką nadzieję. Ja demokrację rozumiałam w taki sposób, że na posiedzeniach prezydium MKZ będę wyrażać opinie szeregowych członków związku, a relacje z tego, co zostało postanowione i zrealizowane, będę przekazywać w dół. Czy miałam milczeć? Jak mogłabym spojrzeć ludziom w oczy, gdybym ukrywała informacje o tym, co dzieje się z pieniędzmi pochodzącymi z ich składek? O tym, jak prawie na każdym posiedzeniu prezydium ktoś jest wyrzucany, bo Lech się obraża nawet na próbę rozpoczynania dyskusji nad jego kolejnym genialnym pomysłem. Kiedyś Gwiazda zadał mu pytanie: czy zastanowiłeś się nad tym, z kim będziesz pracował, jak już nas wszystkich powyrzucasz? Uspokoił się, ale tylko na pewien czas. Nie umiał i nie chciał liczyć się z czyimś zdaniem. Uważał się za jednego władcę i zgodnie z tym przekonaniem postępował. Nawet kiedy wyjeżdżał do Warszawy na spotkanie z Kanią Rakowskim i pewnie jeszcze kimś, nie uważał za stosowne informować nas o treści tych rozmów. Wielokrotnie krytykowałam go za takie postępowanie. Mówiłam mu prosto w oczy bez świadków, przynajmniej tak mi się zdawało. W wydanej w 1990 roku książce Konfidenci są wśród nas w rozdziale Wałęsa kontra Walentynowicz autor powołuje się na stenogram z podsłuchu w mieszkaniu Wałęsów. Rozmowa, a właściwie kłótnia, dotyczyła spraw ambicjonalnych. Wałęsę irytowały wysuwane pod jego adresem oskarżenia o podejmowanie samowolnych decyzji i niekonsultowanie ich ze związkiem o zbyt samodzielne działania. Doszło do ostrej wymiany zdań, w której Lechowi zabrakło w końcu argumentów. Nie ukrywałam pogardy, jaką mam dla funkcjonariuszy SB i metod ich pracy, ale takie rozmowy rzeczywiście miały miejsce. Bez skutku. Zaczęłam odwoływać się do ludzi. Ostrzegałam. Jesienią 1980 roku trwały prace nad budową i przygotowaniem odsłonięcia pomnika ku czci stoczniowców poległych w grudniu. 16 grudnia miała się odbyć wielka, podniosła uroczystość. Symbol zadośćuczynienia za lata krzywd i kłamstw. Nagle dowiaduje się, że wbrew uchwale KZ Stoczni Gdańskiej na posiedzeniu Społecznego Komitetu Budowy Pomnika zapadła decyzja, aby zmienić jego nazwę na Pomnik Pojednania Narodowego i do listy nazwisk poległych stoczniowców dopisać nazwisko milicjanta, który zginął w czasie wydarzeń grudniowych. Autorem pomysłu był przewodniczący SKBP Henryk Lenarciak i nikomu nie przyszło do głowy, żeby się temu sprzeciwić. Był już gotowy scenariusz uroczystości. Rozesłano zaproszenia do przedstawicieli rządu, partii, episkopatu. Gdy informację o zmianie nazwy pomnika przekazałam kolegom, w stoczni zawrzało. Robotnicy zdecydowani byli użyć smoły do wypisania właściwej, wcześniej ustalonej nazwy. Poczułam się upoważniona, by ich opinię przekazać na spotkaniu u wojewody gdańskiego, gdzie omawiano szczegóły grudniowej uroczystości. Nie byłam przeciwna pomnikom pojednania, ale uważałam, że tu, pod bramą stoczni, mamy obowiązek uczcić pamięć naszych poległych kolegów i tylko im poświęcić ten pomnik. Po kilku dniach wzywa mnie Wałęsa. Jest u niego kilka osób. Ksiądz Henryk Jankowski, Andrzej Kozicki, przewodniczący Komitetu Budowy Pomnika w Gdyni, inni działacze. Marsowe miny, groźne spojrzenia. Nie będzie delegacji rządowej, nie będzie komisji episkopatu, w ogóle nie będzie żadnej uroczystości, bo Walentynowicz na 16 grudnia zapowiedziała strajk w stoczni, mówi Andrzej Kozicki. Jaki strajk? Nic o tym nie wiem, odparłam zdumiona i przerażona. Kozicki kończy swoją myśl. No chyba, że Leszek zaświadczy swoim autorytetem, że Walentynowicz nie jest już w Solidarności i nie ma prawa organizować strajku.
Coś zaczęło do mnie docierać. Pałęsa zorientował się, że swoimi dotychczasowymi metodami mnie nie usunie. Obrażał mnie, narażał na upokorzenia, lekceważył, sądził, że nie wytrzymam. Może się rozpłaczę, załamię, trzasnę drzwiami. Wyjdę, już nie wrócę, jak wielu innych, jak Borusewicz czy Andrzej Kołodziej, którzy rzucili legitymacjami członków prezydium MKZ ze słowami: nie o taki związek walczyliśmy. Nie docenił mnie. Urażona ambicja własna nie przesłoniła mi świadomości, że liczą na mnie ludzie, których miałam reprezentować. Po wypowiedzi Kozickiego zwrócił się do mnie Lech. Niech pani złoży rezygnację. Nie, odpowiedziałam. Będziesz musiał sam mnie wyrzucić, a ja ci tego nie ułatwię. Wyrzucę, zniszczę panią. Mam takie możliwości, odpowiedział Wałęsa. Uroczystość się odbyła. Pod pomnikiem poległych stoczniowców spotkały się wszystkie zaproszone delegacje. Pełne pojednanie. Przewodniczący Wałęsa obok sekretarza Fischbacha. Msza święta, w czasie której nie mogłam nawet przystąpić do komunii. Zabrakło dla mnie miejsca pod pomnikiem. Nie miałam przepustki i nie przedarłam się przez utworzony przez stoczniowców kordon. Znów nie mogłam złożyć kwiatów. Jeszcze przed rokiem uniemożliwiało mi to SB. Komu zawdzięczam to w roku 1980? W roku powstania i triumfu Solidarności? Inne metody. Nie musiałam długo czekać na demonstrację innych możliwości przewodniczącego Wałęsy. On, podobnie jak ja, wiedział, że wyrzucić mnie nie ma prawa. Odwoływać mogli mnie jedynie członkowie związku, a żeby chcieli to zrobić, trzeba mnie było przed nimi skompromitować. Nie wiem, czy sposoby walki ze mną wymyślał sam, czy pomagali mu w tym jego doradcy. Arogancki wśród kolegów z wolnych związków zawodowych potulnie słuchał opinii innych, nowych kolegów. Jego prawie cotygodniowe wyjazdy do Warszawy stały się już regułą. Kiedyś zaskoczyłam go pytaniem: o czym rozmawiałeś z Rakowskim? Nie mając pewności, czy rzeczywiście z nim się spotkał. Zmieszany Wałęsa odpowiedział: Rakowski mówi, że realizacja porozumień sierpniowych zależy od tego, kto będzie u steru związku. Nie może to być Andrzej Gwiazda, bo inteligent, ani Andrzej Kołodziej, bo jest zbyt młody, a już w żadnym wypadku ta radykalna Walentynowicz. To była woda na młyn Wałęsy, tę Walentynowicz, która nie ulękła się jego gniewnych min i okrzyków, która ośmieliła się krytykować go za samowolę, trzeba było usunąć dla dobra wielkiej sprawy. Wystarczyło przekonać ludzi, że moje postępowanie jest zagrożeniem dla jedności związku. Rozgłaszanie plotek, że zamierzam wywołać strajk, by zakłócić uroczystość odsłonięcia pomnika poległych, miało służyć temu celowi. Wcześniej też nie marnował okazji, żeby nastawić ludzi przeciwko mnie, żeby pokazać, jaki jest kontrast między hojnym, rozumiejącym ludzkie słabości Wałęsą, a tą nietolerancyjną, nieustępliwą Walentynowicz. Do kasy związkowej wpływało ze składek, darów, innych źródeł sporo pieniędzy. Niemało też było chętnych do ich wydawania. Byłam jedną z niewielu osób upoważnionych do dysponowania finansami Solidarności, do rozliczania wpływów i wydatków. Szczególnie uważnie starałam się kontrolować wszelkiego rodzaju pożyczki dla potrzebujących, zwłaszcza wtedy, gdy zwracali się o nie młodzi, sprawni ludzie i usiłowali wyłudzić kwoty wielokrotnie przewyższające ich miesięczne pensje. Wiedziałam, że nie będą mogli spłacić długu i proponowałam niższe sumy. Lech zmieniał moje decyzje, rozdawał hojną ręką wysokie pożyczki, a na moje protesty odpowiadał: a cóż to szkodzi, że się przy nas trochę obłowią? Przy nas? Lubił sprawiać wrażenie dobrego, łaskawego pana. Bez skrupułów szastał pieniędzmi przeznaczonymi, zgodnie z wolą ofiarodawców, na rozbudowę działalności związku, a nie na finansowanie prywatnych uciech. Za jego 3-dniowy pobyt w warszawskim hotelu Solec, gdzie po marcowej prowokacji w Bydgoszczy oblewał zawarcie ugodowego porozumienia z rządem, zapłaciliśmy 160 tysięcy złotych. Z kasy związkowej oczywiście. Ze składek tych, co wierzyli w Solidarność. I nawet nie wiem, czy wódz czcił wielki sukces, czy może nękały go wyrzuty sumienia. Ogłoszony w marcu 1981 roku przez Wojciecha Jaruzelskiego i przyjęty przez Solidarność okres 90 dni spokoju został zakłócony brutalną prowokacją. W Bydgoszczy dotkliwie pobito naszych działaczy, m.in. Jana Rulewskiego. Pobici znaleźli się w szpitalu, cały kraj protestował przeciwko złamaniu zasad porozumienia, a Wałęsa
Per traktował w Warszawie. W odruchu współczucia chciałam pojechać do Bydgoszczy, odwiedzić rannych, porozmawiać z rodzinami. W żadnym wypadku pani Ania ma siedzieć na miejscu. Ja już dawno bym wiedział, jak to załatwić, ale mi przeszkadzacie. Argumentu o przeszkadzaniu używał coraz częściej. Kiedy okazywało się, że jego decyzje podejmowane bez uzgodnienia z prezydium MZK, nie mówiąc już o szerszej konsultacji, budzą sprzeciw członków związku, natychmiast znajdował wyjaśnienie. To nie ja, to oni, ci, co ciągle mi przeszkadzają. I coraz częściej wskazywał palcem na mnie. Po wydarzeniach w Bydgoszczy stocznia była gotowa do strajku. Czekaliśmy tylko na decyzję przewodniczącego. Próbowaliśmy skontaktować się z nim telefonicznie, ale w recepcji hotelu Solec powiedziano nam, że Wałęsa zamknął się w swoim pokoju i nie życzy sobie żadnych rozmów. 30 marca wieczorem pokazał się w dzienniku telewizyjnym i oświadczył, że jest w 70% zadowolony z sytuacji. W nocy otrzymaliśmy wiadomość, że wszelkie akcje protestacyjne mają być odwołane. Nie mogłam w to uwierzyć. Zaledwie kilka miesięcy minęło od czasu, gdy wywalczyliśmy sobie prawo do godności, do szacunku, do współudziału w podejmowaniu decyzji, a już można bezkarnie pałkami milicyjnymi pouczać działaczy Solidarności, gdzie jest ich miejsce. Mówiłam o tym w stoczni. Różnie to ludzie przyjmowali. Jedni podzielali moje oburzenie, inni ślepo, bezkrytycznie wierzyli Wałęsie. Z tych rozmów zrobiła się kolejna plotka, że znów nawoływałam do strajku i zbierałam podpisy pod wotum nieufności dla przewodniczącego. Z inicjatywy sekretarza stoczniowej organizacji partyjnej Jana Łabęckiego przez radiowęzeł został nadany komunikat, że znana wszystkim działaczka władz związku krąży po stoczni i agituje przeciwko Lechowi Wałęsie. Więc partia aż tak troszczyła się o los swojego pupila. Bo chyba nie chodziło o zagrożenie dla jedności znienawidzonego przez PZPR niezależnego samorządnego związku. Jan Łabęcki nieraz jeszcze demonstrował swoją czujność jako obrońca interesów swojego przyjaciela czy podopiecznego. Andrzej Gwiazda opowiedział mi o pewnej rozmowie telefonicznej. Jak odbyła się 28 maja 1981 roku między nim a Janem Łabęckim. Andrzej był wówczas w Białymstoku na zjeździe regionalnym Solidarności. Ja również byłam tam zaproszona, ale musiałam odmówić, bo zgodnie z uchwałą nr 33, przeforsowaną przez Lecha na posiedzeniu MKZ, nie wolno mi było opuszczać Gdańska. Gdyby to był zakaz wydany przez SB, nic nie mogłoby mnie zmusić do siedzenia na miejscu, ale decyzji władz mojego związku nie zamierzałam się sprzeciwiać. Zostałam w Gdańsku. Czy Walentynowicz jest w Białymstoku? Zapytał Gwiazdę Łabęcki. Nie, nie ma. Gdyby się jednak pojawiła, proszę jej przypomnieć, że obowiązuje ją przestrzeganie uchwały nr 33. Co to wszystko miało oznaczać? Kto z kim współpracował? Partia ze związkiem? Związek z partią? Pozbycie się tej zbyt radykalnie nastawionej Walentynowicz stało się wspólnym celem Wałęsy i towarzysza sekretarza. Duchowego wsparcia na drodze tej ostatecznej rozgrywki udzielał Lechowi ksiądz Franciszek Cybula, duszpasterz z kościoła Matki Polskiej Różańcowej na gdańskim osiedlu Przymorze. Życie osobiste i praktyki religijne Lecha ani kogokolwiek innego nigdy mnie nie interesowały. Oceniając człowieka, biorę pod uwagę jego uczciwość w kontaktach z innymi ludźmi, szczerość intencji, zgodność słów z czynami. Zresztą każdy z nas rozliczy się z Panem Bogiem. Nie nastawiałam ucha, żeby się dowiedzieć, gdzie i z kim modlił się Wałęsa, do czasu, kiedy zupełnie przypadkowo dowiedziałam się, że nie tylko pobożność jest przyczyną częstych spotkań obu panów. Stało się publiczną tajemnicą, że po mszy świętej i przyjęciu komunii Lech czasami w towarzystwie Lenarciaka jest zapraszany na śniadanie do księdza Cybuli, gdzie naradzają się między innymi nad sposobami usunięcia z Solidarności uciążliwych radykałów Walentynowicz i Gwiazdów. Dużą wagę musiał przywiązywać Wałęsa do tych konsultacji, skoro dojeżdżał na nie codziennie rano, taksówką na koszt zarządu regionu. Gdyby chodziło mu tylko o modlitwę, mógłby chodzić pieszo do kaplicy świętego Kazimierza na gdańskiej Zaspie, tuż obok domu, w którym wówczas mieszkał. Wieść o naradach rozeszła się po Gdańsku. Przekazywano sobie opinię księdza Cybuli, że Walentynowicz jest niebezpiecznym elementem. Znowu! Jeszcze nie tak dawno byłam uznana za niebezpieczną dla systemu przez tych, którym wypowiedzieliśmy walkę. Takie określenie w ustach funkcjonariusza SB czy sekretarza partii komunistycznej mogło być powodem do dumy, a teraz co się zmieniło? Z pewnością nie ja. Pozostałam przecież wierna swoim zasadom, pracować i służyć ludziom z całych sił, najlepiej jak potrafię. Księdza Cybuli nie znałam, on mnie także nie znał. Wypowiadał się na mój temat jedynie na podstawie relacji Wałęsy.
Dowiedziałam się później, że Alexander Hall i Jacek Taylor złożyli wizytę księdzu, by wyjaśnić, jakie ma do mnie zastrzeżenia. Cybula oburzył się bardzo, że ktoś ośmiela się wymagać od niego tłumaczenia i kwestionować jego opinię. Obu panom zarzucił, że skoro mnie bronią, to też pewnie są członkami KOR, tak jak ja, to chyba miała być obelga, i zakończył słowami: panowie, zamknijcie drzwi z tamtej strony. Miałam więc przeciwko sobie Wałęsę i skaptowanych przez niego ufających mu ludzi z Komitetu Zakładowego Stoczni, wspomagający go aparat partyjny i niewidocznego jeszcze za ich plecami księdza Cybulę. Finałem zgodnych działań miało być rozliczenie mnie i potępienie przez specjalną komisję powołaną przez plenum MKZ na wniosek prezydium ZK Stoczni Gdańskiej. Oficjalnie chodziło o konflikt między mną a prezydium KZ, nieoficjalnie zaś mówiono o konflikcie Walentynowicz-Wałęsa. Sąd nade mną miał się odbyć z wielką pompą. W skład komisji weszły osoby, których autorytetu i fachowości nikt nie mógłby kwestionować. Stanisław Fudakowski, psycholog, wiceprzewodniczący Komisji Zakładowej PUSB w Gdańsku-Oliwie. Karol Krementowski, mechanik-technolog, przewodniczący Komisji Zakładowej GZG Unimor w Gdańsku. Anna Kurska, sędzia Sądu Rejonowego w Gdańsku, delegowana do Sądu Wojewódzkiego w Gdańsku, członek prezydium Komisji Zakładowej przy Sądach Okręgu Gdańskiego. Janusz Ślężak, sędzia przewodniczący pierwszego Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w Gdańsku, członek Krajowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ Solidarność Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości. Wiktor Sokołowski, informatyk, członek Komisji Zakładowej PSMC Hartwig w Gdyni. Barbara Szwedowska, prokurator Prokuratury Rejonowej w Gdańsku, członek Komisji Zakładowej Prokuratury Rejonowej Okręgu Gdańskiego. Lucyna Zabieło, inżynier, przewodnicząca Komisji Zakładowej RSM Budowlani w Gdańsku-Oliwie. Zespół pracował od 6 maja do 16 czerwca 1981 roku. Po wysłuchaniu zeznań 39 świadków i przeanalizowaniu sterty materiałów dowodowych członkowie komisji sporządzili obszerny, szczegółowy raport, kończąc go uwagą, iż raport powinien być niezwłocznie opublikowany. Pewnie byłby, gdyby komisja doszła do innych wniosków. Ja sama bardzo się starałam o zgodę na druk i kolportaż tekstu raportu, ale mi na to nie pozwolono. Respektowałam decyzję władz związku. Rozpowszechniać to, co zabronione, mogłam kiedyś w walce z naszym wspólnym wrogiem. Tu wroga nie było. Byli swoi, którzy dali się oczarować Wałęsie. Jeszcze przed rozpoczęciem prac komisja zadała stronom konfliktu pytanie, czy zamierzają uznać końcowe ustalenia i wnioski bez względu na to, jakie one będą. Odpowiedzi były różne. Członek prezydium KZ Stoczni Nowicki, przewidując, że mogę zostać oczyszczona z zarzutów, zapowiedział, że wówczas trzeba będzie powołać superkomisję. Wałęsa, popisując się poczuciem humoru, obiecał uznać decyzję komisji pod warunkiem, że nie będzie wniosku o awans dla Walentynowicz. Ja oświadczyłam, że podporządkuję się bez zastrzeżeń każdemu wyrokowi. Zarzutów było aż 5. Anna Walentynowicz niegodnie reprezentowała związek, nie brała udziału w pracach Komisji Zakładowej Stoczni Gdańskiej, zagroziła strajkiem przed odsłonięciem pomnika w dniu 10 grudnia 1980 roku na spotkaniu u wojewody gdańskiego oraz w dniu 31 marca 1981 po porozumieniu warszawskim. Zbierała podpisy w Stoczni Gdańskiej w dniu 31 marca 1981 roku w celu udzielenia wotum nieufności dla Lecha Wałęsy. Udzielała wywiadów korespondentom zagranicznym oraz w regionach, w których szkaluje i oczernia Wałęsę oraz szkodzi związkowi. Po prawie 6 tygodniach intensywnej pracy komisja nie znalazła podstaw, by uznać moją winę. Ani z zeznań świadków, ani z przedstawionych dokumentów nie wynikało, bym kiedykolwiek reprezentowała związek w sposób niegodny. Ten zarzut zabolał mnie najbardziej. Zbierała jakieś podpisy czy nawoływała do strajku. Jedyne zastrzeżenie dotyczyło użycia przeze mnie w jakimś wywiadzie prasowym zwrotu „Wałęsa ma upaprane ręce”. Miałam wtedy na myśli m.in. te 100 tysięcy pożyczki, które w połowie września 1980 roku wyłudził ze związkowej kasy na 3 dni, jak obiecał. Okazało się, że po rozpoczęciu prac komisji w maju 1981 roku Lech zwrócił ten dług, a więc ręce miał już czyste? Związek odzyskał przynajmniej część swoich pieniędzy i uważam to za jedyny pozytywny skutek sądu nad Anną Walentynowicz. Zostałam wprawdzie oczyszczona ze sfabrykowanych na życzenie Wałęsy zarzutów, ale uczucie goryczy pozostało. Nie myślałam o sobie. Wiele w życiu zniosłam, niełatwo mnie złamać, ale obawiałam się o przyszłość związku. I o co naprawdę chodziło Wałęsie?
Często mówił o sobie. Jestem generałem, a generał musi mieć swoją armię. Moją armią jest stocznia. Działacze KZ Stoczni, którzy nie szczędzili czasu i energii, żeby doprowadzić do tego kompromitującego ich procesu, obrazili się na komisję. Całkowicie podporządkowani kaprysom Wałęsy napisali w uwagach do raportu. Postawa komisji musi budzić podejrzenia o inspirowanie jej działań przez ludzi niechętnych zjednoczonej i silnej solidarności. Rzecznik prasowy zarządu regionu Joanna Gwiazdowa, zapytana o przebieg obrad plenum zarządu, odpowiedziała reporterowi lokalnej telewizji. Plenum zapoznało się z treścią raportu oczyszczającego Annę Walentynowicz z przedstawionych jej zarzutów. Następnego dnia została odwołana z funkcji rzecznika. Nikt nie stanął w jej obronie. Czy zjednoczona i silna Solidarność miała być armią bezmyślnych pochlebców z uwielbieniem wsłuchujących się w każde słowo swojego generała? Chyba tak, skoro próba oceny jego posunięć mogła się skończyć, jak w moim wypadku, wytoczeniem procesu. Anna Walentynowicz we współpracy z Anną Baszanowską, Cień przyszłości. Kolejny fragment rozdziału pod tytułem Potyczki z wodzem. Powtórzony gest. Raport komisji zawiódł oczekiwania Lecha, a ja pamiętałam jego słowa sprzed kilku miesięcy. Zniszczę panią, mam takie możliwości. Co dalej? Jaką kolejną możliwość zaprezentuje mi obrażony władca? Na pierwsze dni lipca zaplanowano rozpoczęcie regionalnego zjazdu NSZZ Solidarność. Trwały gorączkowe przygotowania, pracy było mnóstwo. W ostatniej chwili, w przeddzień otwarcia, pobiegłam do MKZ po swój mandat. Byłam delegatem związkowców Stoczni Gdańskiej. W siedzibie zjazdowej komisji wyborczej zastałam dwóch jej członków. Na mój widok wymienili szeptem jakieś uwagi. Pani nie ma mandatu, usłyszałam. Dlaczego? Co się z nim stało? Sądziłam, że może gdzieś zaginął. W stoczni zrobiono głosowanie i decyzją większości została pani pozbawiona prawa reprezentowania nas na zjeździe. Pokazali mi protokół. Komitet założycielski stoczni postanawia odebrać Annie Walentynowicz mandat delegata. Wzięłam do ręki niewielki kartonik. Powoli odkleiłam swoją fotografię. Unieważniony mandat rzuciłam na stół. Nieświadomie powtórzyłam gest sprzed 30 lat, tylko że wtedy za stołem siedzieli zetępowcy w czerwonych krawatach. Następnego dnia znalazłam się jednak na sali obrad. Wiedziałam, że jeden z punktów porządku dziennego przewiduje rozliczenie mojej działalności i nie chciałam być sądzona zaocznie. Bronić się, walczyć też nie miałam już zamiaru. Skoro oczyszczający mnie z zarzutów raport specjalnej komisji został zlekceważony, to czego mogłam spodziewać się teraz? Zwolennicy Lecha z pewnością lepiej się przygotowali do pognębienia mnie na zjeździe. Tu już nie będzie bezstronnych przedstawicieli prawa, tylko rozemocjonowani delegaci, którzy wystąpią w imieniu załogi stoczni. Tej załogi, która zaledwie przed rokiem strajkowała w mojej obronie, a teraz odebrała mi mandat swojego delegata. Już nie byłam im potrzebna. Pozwolili sobie wmówić, że strzegąc każdej związkowej złotówki, informując ich o niezrozumiałych, niekonsultowanych z nikim manewrach przewodniczącego, rozbijam jedność związku. Odebrano mi mandat. Nie miałam przepustki, ale strzegący wejścia stoczniowcy nie odważyli się użyć siły, aby mnie zatrzymać. W pierwszym dniu obradom przewodniczyli Konrad Maruszczyk i Karol Krementowski. Tylko delegaci mają prawo głosu. Maruszczyk był zdecydowany nie dopuścić mnie do mikrofonu. Nawet kryminalistom nie odmawia się prawa do wystąpienia w swojej obronie. Czego obawiał się Maruszczyk, gdy postanowił złamać odwieczne prawo oskarżonych i pozbawić mnie szansy na wypowiedzenie choćby kilku słów? O głos poprosił Wacław Kiciński. Podszedł do mnie, podniósł do góry swój mandat, powiedział: odstępuję swój głos pani Ani, i podał mi mikrofon. Proszę państwa, nie roszczę sobie żadnych pretensji. Odebrano mi mandat delegata. Widziałam protokół i nie zamierzam negować wyników głosowania. Proponuję raz na zawsze zakończyć moją sprawę i zająć się ważniejszymi problemami. To wszystko. Zdumienie, chwila ciszy, potem nieopisany harmider, ataki na Maruszczyka, że niepotrzebnie się upierał. Myślałem, że chce się bronić. Skąd mogłem wiedzieć, że ona zrezygnuje? Tłumaczył się szczerze. Wszystko było jasne. Wolno mi było zrezygnować. Bronić się nie. Znów wróciły słowa Lecha. Ja panią zniszczę. Tym razem cios był celny i bardzo bolesny. Przez 30 lat stocznia była moim drugim domem. Tu dojrzewała we mnie duma z przynależności do robotniczej rodziny. Tu wracałam do sił po ciężkiej chorobie, po śmierci męża, po kolejnych aresztowaniach.
Nawet szykany ze strony dyrekcji, kierowników i mistrzów nie były w stanie mnie załamać, bo tu doświadczałam tego, co najcenniejsze – ludzkiej solidarności, tej przez małe s po prostu solidarności ludzkich serc. Co zostało z niej teraz, po niespełna roku istnienia NSZZ Solidarność? Oddelegowana do pracy związkowej bywałam w stoczni często, ale nie żyłam jej codziennością. Na to nie starczało czasu. Zebrania, spotkania z delegatami krajowymi i zagranicznymi, wyjazdy, wiece, rozmowy z ludźmi szukającymi u nas pomocy – to wszystko wypełniało moje dni od świtu do późnego wieczora. Formalnie byłam cały czas pracownikiem stoczni, ale dla samych stoczniowców stawałam się powoli człowiekiem z zewnątrz. Czy to właśnie było przyczyną, że część moich kolegów uwierzyła plotkom, że zdecydowali się pozbawić mnie mandatu, czyli odmówić swojego zaufania? Później dowiedziałam się, że były i inne przyczyny. Obok zaślepionych wielbicieli Wałęsy, obok takich, co woleli opowiedzieć się po jego stronie, bo tak się opłacało, byli i tacy, którzy krytycznie oceniali postępowanie przewodniczącego związku. Mówili o zmarnowanej szansie, o zawiedzionych nadziejach, o grabieży i nadużyciach. Wygarnął mi to kiedyś, nie przebierając w słowach, Piotr Maliszewski. Ten sam wspaniały, pełen zapału Piotr, który 14 sierpnia przyjechał po mnie samochodem dyrektora, który tak wojowniczo pertraktował w pierwszych dniach strajku. Potem nie szukał ze mną kontaktu. Czuł się zawiedziony i oszukany. Podczas naszego przypadkowego spotkania w stoczni nie wytrzymał, puściły nerwy. Kierował do mnie słowa oskarżenia, które były przecież moimi słowami. Jak miałam mu to wytłumaczyć? Jak miałam to wytłumaczyć każdemu z tysięcy ludzi, którzy też tak mnie oceniali? Przekonani, że Wałęsa działa w porozumieniu z prezydium MKZ, uważali, że i na mnie spada część winy. Dla nich byłam człowiekiem u władzy, a nie godną zaufania koleżanką z pracy. Wróciłam do stoczni, ale to już nie był mój drugi dom. Już nie garnęłam się do ludzi, już nie miałam siły tłumaczyć zdziwionym i podejrzliwym, dlaczego tu jestem, skoro, jak mówili, zaszłam tak wysoko. Przyjeżdżali jeszcze do mnie działacze z głębi kraju, prosili o rozmowy, wyjaśnienia, ale zakładowa solidarność utrudniała te kontakty. Nie protestowałam. Przypominałam sobie słowa księdza Adama Skwierczyńskiego, który kiedyś na chwilę pojawił się w siedzibie MKZ. Proszę pani, solidarność to jeszcze nie jest to ziarno, które wyda plon, na jaki wszyscy czekamy. Podróże kształcą. Przed powrotem na swoją Suwnicę chciałam się jakoś uwolnić od koszmarów wspomnień z minionego roku. Próbowałam odzyskać siły w nowy dla mnie sposób, skorzystać wreszcie z któregoś z licznych zaproszeń i wyjechać, jak najdalej, poza granice kraju. Zaczęłam od Anglii, skąd pojechałam wprawdzie na prywatne zaproszenie, ale byłam traktowana jak gość oficjalny. Mieszkałam u rodziny Józefa Piłsudskiego, poznałam obie jego córki, a wnuk marszałka, Krzysztof Jaraczewski, był moim tłumaczem i przewodnikiem. Drugi mój wyjazd to Madryt, na zaproszenie telewizji hiszpańskiej. Tu już były pewne kłopoty, bo związek nie chciał mnie wydelegować, ale w końcu jakiś rozsądny wyraził zgodę. Z Hiszpanii pojechałam do Francji na zaproszenie tamtejszych związkowców. Program pobytu był bardzo napięty, konferencje, wiece, oficjalne uroczystości. Przewidziane było nawet spotkanie z prezydentem Mitterrandem, ale organizatorom nie udało się uzgodnić terminu. Rozmawiałam natomiast z premierem francuskiego rządu. Miałam jeszcze zamiar odwiedzić Holandię, gdzie przyznano mi tytuł Kobiety Roku, ale ten wyjazd nie doszedł do skutku. Te 2 miesiące po zjeździe regionalnym wypełnione były podróżami z kraju i do kraju. Nie mam z tego okresu żadnych zdjęć, pamiątek. Nie myślałam wtedy o takich drobiazgach. Nie czułam się jak turystka, chociaż moi gospodarze nie szczędzili starań, żeby zapewnić mi wszelkie atrakcje. Żałowałam wówczas, że nie mogą tu być razem ze mną inni działacze, którzy swoim zaangażowaniem i mrówczą pracą wspierali naszą działalność. Kiedy przysłuchiwałam się obradom brytyjskiego parlamentu, zazdrościłam Anglikom, że mogą godzinami debatować na temat higieny żywienia drobiu, bo pewnie nie mają innych problemów. Kiedy chodziłam po ulicach Londynu, Madrytu czy Paryża, spotykałam się z ludźmi i spostrzegałam wszędzie spokój, poczucie bezpieczeństwa, szacunek dla drugiego człowieka. Nie mogłam uwolnić się od myśli o atmosferze podejrzliwości, pomówień, wzajemnego podgryzania, która panowała teraz w moim kraju. A w luksusowym hotelu w Madrycie poczułam się ogromnie zażenowana, kiedy na prośbę o żelazko pokojówka zabrała mi pogniecioną spódniczkę i po chwili przyniosła pięknie wyprasowaną. Przecież ja też mam 2 ręce, mogłam to zrobić sama. Spaliłabym się chyba ze wstydu, gdyby to zobaczył ktoś z moich znajomych.
Byłam polską robotnicą i nie mogłam pozwolić, aby mnie traktowano tak jak jakąś arystokratkę, tylko dlatego, że moje nazwisko stało się znane w całym świecie. Nie mogłam uwolnić się od myśli o tym, co dzieje się w moim kraju, co dzieje się z Solidarnością, która chociaż daleka od ideału, była ciągle jeszcze moim związkiem. We wrześniu odbywał się Krajowy Zjazd Solidarności. Wałęsa zdobył się na wielkoduszny gest. Mogłam się przysłuchiwać obradom pierwszej tury zjazdu jako specjalny gość przewodniczącego. Na drugą turę już mnie nie zaprosił, ale załatwiłam sobie przepustkę obserwatora i chociaż z bocznej trybuny mogłam śledzić to, co działo się na sali. Nie brałam już udziału w podejmowaniu decyzji, ale nie było mi obojętne, co postanowią inni, odpowiedzialni za los 10 milionów członków związku, za losy całego kraju. Pragnęłam opowiedzieć wszystkim, jak oceniają nas w Europie, jakim zainteresowaniem i uznaniem cieszy się nasz ruch, z jaką troską myślą i mówią o nas zachodni politycy, ludzie nauki, związkowcy. Kiedy wreszcie umożliwiono mi zabranie głosu, wszyscy drżeli, że wystąpię przeciwko Wałęsie, bo głównym hasłem zjazdu było nie krytykować Wałęsy. Weszłam na trybunę, owacja na stojąco. To ludzie z głębi Polski tak mnie witali. Świta Wałęsy z kwaśnymi minami przyłączyła się do oklasków. Zrelacjonowałam rozmowę z premierem Francji. Uważałam to za swój obowiązek. Odetchnęli z ulgą. Wałęsa pomyślał pewnie wtedy, że podróże zagraniczne wpływają łagodząco na mój charakter. Przypomniał to sobie wówczas, gdy objął urząd prezydenta Rzeczpospolitej i próbował unieszkodliwić swoich przeciwników, proponując wszystkim współpracę. Odpowiedź na pierwszą ogólną propozycję zamieściłam w ulotce ze stycznia 1991 roku. To było tak. Moja odpowiedź na propozycję współpracy Lecha Wałęsy. Gdańsk, styczeń 1991. Wprawdzie razem zaczynaliśmy działalność w WZZ, to jednak nasze drogi bardzo dawno się rozeszły i nie tylko nie mieliśmy nigdy punktów stycznych, ale mocno zarysowały się różnice naszych poglądów. Wałęsa powiedział, nam niepotrzebna silna solidarność, a ja pozostałam wierna zasadom wolnych związków zawodowych i ideałom polskiego sierpnia 1980 roku. Uczestnicząc, choćby w najmniejszym stopniu, w sprawowaniu władzy ekipy Wałęsa-Balcerowicz, zaprzeczyłabym samej sobie. Pół roku później Wałęsa ponownie się do mnie zwrócił. Wymyślił dla mnie stanowisko ministra spraw zagranicznych. Chyba uznał, że się do tego nadaje. Zgoda, podróże kształcą, ale nie aż tak skutecznie, żeby Suwnicowa ze stoczni po odwiedzeniu kilku obcych krajów zdobyła kwalifikacje dyplomaty. Zrobię panią ministrem spraw zagranicznych. Tyle pani podróżowała? Przez telefon głos prezydenta brzmiał nawet dość przyjaźnie. Odmówiłam. Powiedziałam, co myślę o takiej propozycji. Rozumiem, że prezydentowi Elektrykowi byłoby zręczniej reprezentować swój kraj w towarzystwie ministra Suwnicowej, ale ja się kompromitować nie zamierzałam. I ten zwrot zrobię panią ministrem. Śmieszne, ale i groźne. Chyba uwierzył, że jest cudotwórcą. W kolejnej rozmowie telefonicznej prosił, żebym chociaż zgodziła się przyjechać do Belwederu, przynajmniej z prywatną wizytą. Nie stać mnie na podróżowanie. Żyję ze skromnej emerytury, odpowiedziałam. Będzie pani miała pieniądze, duże pieniądze, niech pani tylko przyjedzie. Dlaczego tak bardzo zależało mu na mojej wizycie w Belwederze? Nagle odkrył we mnie wybitnego fachowca, który powinien zasiadać w rządzie dla dobra ojczyzny. Czy chciał kupić moje milczenie za cenę prezentu w postaci teki ministra, a te duże pieniądze? Nie miał chyba zamiaru dać mi ich z własnej kieszeni. Kilka lat temu w jednej z angielskich wytwórni miał powstać film oparty na mojej biografii. Był już gotowy scenariusz, kiedy dowiedziałam się, że producent życzy sobie, żeby w ostatniej scenie Walentynowicz i Wałęsa podali sobie ręce. Nie, odpowiedziałam, to się nie może zdarzyć, nawet w filmie.